Ewa Kwaśny i Bogdan Zalewski ponownie z nami w studiu Faktów RMF FM. A to oznacza, że zaczynamy Fakty RMF FM o 17. Zapraszamy. Sejm teraz wskaże kandydata na szefa nowego rządu. Po nieudanej misji Mateusza Morawieckiego czas na kolejny ruch. Aktualne wydarzenia na Wiejskiej jako sejmowy spektakl w warszawskiej kinotece. Posłuchajcie impresji widzów, jak młodzi ludzie oceniają przebieg zmiany władzy. Nasze choinki rozdane w Opolu. W darze dla mieszkańców. To historyczny moment. Po raz pierwszy od kiedy obowiązuje konstytucja z 1997 roku, to Sejm wskaże kandydata na premiera. Tak mówił przed momentem marszałek Szymon Hołownia. Wcześniej posłowie nie wyrazili wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. W naszym sejmowym studiu jest dziennikarz RMF FM, Roch Kowalski. Witamy. Dzień dobry. Dzisiaj. Do kiedy posłowie zgłaszać mogą kandydatów na szefa przyszłego rządu? Tak naprawdę to już nie mogą. Ten termin upłynął dosłownie kilkadziesiąt sekund temu. Marszałek Sejmu na zgłoszenia czekał do 17:00 i to nie tylko na zgłoszenie Donalda Tuska, ale także na ewentualne zgłoszenia ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Ten drugi krok realizujemy po raz pierwszy w historii i po raz pierwszy Sejm staje się takim ośrodkiem władzy powierzonej przez ludzi w tym właśnie zakresie, jakim jest wyłanianie od samego początku ze swojego grona prezesa Rady Ministrów. Tak przekonywał marszałek Szymon Hołownia. Teraz po południu sejmowe wydarzenia przyspieszą. Posłowie wrócą na salę za jakieś 15 do 20 minut i będą dyskutować o zgłoszonym kandydacie lub kandydatach. Ta dyskusja zakończy się około 19:00 wyborem Donalda Tuska na premiera. Ale na tym nie koniec. Kolejne punkty obrad wraz z exposé premiera już Donalda Tuska jutro. Będzie zbiorcze głosowanie nad wystąpieniem prezesa Rady Ministrów i nad składem całej Rady Ministrów, nad kompletnym składem. To będzie jedno głosowanie i tego głosowania jutro w godzinach, jak wskazuje praktyka późno-popołudniowych, myślę, że możemy się spodziewać. Za to jeszcze dziś wieczorem w Sejmie ma dojść do pierwszego takiego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z wybranym już jako kandydatem na premiera Donaldem Tuskiem. No to pełne wydarzeń. Popołudnie w Sejmie. Będziemy tam wracać także w kolejnych faktach. A w przerwie posiedzenia Sejmu przenosimy się do warszawskiej kinoteki. Tam od rana można oglądać transmisję obrad. Ze śledzącymi wydarzenia w parlamencie rozmawiała nasza reporterka Anna Zakrzewska. Ile lat macie? 20. 20-latków interesuje Sejm dzisiaj? Znaczy jesteśmy akurat, studiujemy na Wydziale Nauk Politycznych, więc tak. To jest... Ale wydaje mi się, że coraz więcej ludzi się tym interesuje, co jest na pewno dobrym krokiem w naszym kraju. Jak się ogląda w towarzystwie innych obrady Sejmu? Na pewno są coraz większe emocje z każdą minutą oglądania. Na pewno ciekawiej niż w domu. Przypomnijmy, Sejm ma wznowić obrady o 17:15. Dwutygodniowy rząd Mateusza Morawieckiego przeszedł właśnie do historii. Jeszcze dzisiaj Sejm wybierze nowego premiera, którym będzie najprawdopodobniej Donald Tusk. I właśnie ta zmiana będzie tematem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Z nami jest już prowadzący tę rozmowę Grzegorz Sroczyński. Witamy Grzegorzu serdecznie. Dobry wieczór. Kto będzie twoim gościem i no i zdradź, o co go zapytasz. Moim gościem będzie prawnik profesor Marcin Matczak, a zapytam go o rozliczenia polityków Zjednoczonej Prawicy. Jak robić to zgodnie z prawem? Mojego gościa zapytam też o to, dlaczego zwolennicy Platformy Obywatelskiej piszą o nim ostatnio kryptopisowiec. Zapraszam tuż po 18:00. A teraz uwaga, zmotoryzowani. Utrudnienie na S7 w Warmińsko-Mazurskiem. Na odcinku Elbląg-Ostróda zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Cieszą nas takie fakty. Choinki pod choinkę od RMF FM i Małopolski są już w opolskich domach. 500 drzewek rozdaliśmy po południu na Placu Wolności w Opolu. Z oczekującymi w długiej kolejce rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Jak będzie wasza choinka wyglądała w tym roku? Bardzo kolorowo. Mamy stare bombki, po prababcie bombki. Dlatego musimy z RMF FM mieć choinkę. To ile mogą mieć lat? Bombki? 65 na pewno. Niesamowite i przetrwałe. W pradziadkach, tak, no. Koguciki, taki stary samochód, taki garbusek, taki mały, srebrny, no super. Moja choinka będzie wyglądała, zawsze jest ozdobiona i mamy takie moje bombki, które robiłem za dzieciaka i zawsze wieszamy je. Przetrwały? Przetrwały. Ile lat? 15. Z czego pan je robi? Z miłości. No, piękna odpowiedź. Nasz świąteczny konwój jedzie dalej. Jutro będziemy w Legnicy i Lesznie. Już dzisiaj zapraszamy. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.